Historyczna Konferencja Izby Domów Maklerskich zebrała rekordową liczbę znamienitych gości. Spotkaliśmy się w gronie uczestników rynku giełdy Krajowego Depozytu, wysokiej rangi przedstawicieli administracji rządowej, przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, żeby rozmawiać o wyzwaniach stojącymi przed polskim rynkiem kapitałowym. A jaka jest jego rola? Jak zwiększyć finansowanie polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw przez rynek kapitałowy? Bo rynki kapitałowe są bardziej skłonne do finansowania innowacji. Ostatnio opublikowany plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który potocznie nazywa się planem Morawieckiego, wyraźnie zakłada rozwój polskiej gospodarki, polskich przemysłów w oparciu o innowacje. A jednym z kluczowych warunków wspierania innowacji jest sfinansowanie poprzez rynek kapitałowy, który ma większą skłonność do podejmowania działań obarczonych pewnym ryzykiem niż finansowanie bankowe, które zdecydowanie bardziej skłonne jest do finansowania branż tradycyjnych. Także rozwój polskiego rynku kapitałowego to jest w pewnym sensie gospodarcza racja stanu, bo to jest jakby warunek oparcia wzrostu gospodarczego na wzroście produktywności, a to właśnie zakłada plan Morawieckiego. Prawdę powiedziawszy, uważam, że dzisiaj serce rynku kapitałowego bije w Bukowinie. To jest bardzo ważna inicjatywa. Ważna przede wszystkim dlatego, że jest środowiskowa, a po drugie dlatego, że gdzie indziej jak nie tu można się dowiedzieć o tym, co naprawdę boli tych uczestników rynku i zmusza do refleksji, motywuje. To już kolejna konferencja Izby Domów Maklerskich. Muszę przyznać, że wpisała się w nasze kalendarze już w sposób stały i trwały. Ja jestem bardzo zadowolona, bo z daleka od Warszawy możemy spokojnie usiąść, podyskutować o ważnych dla rynku kapitałowego kwestiach. I co prawda co roku zagadnienia są zbliżone, ale jednak uwarunkowania się zmieniają. Stawiamy sobie kolejne cele i jak spotykamy się za rok, to często jakby wracamy do tych test, które lansowaliśmy rok wcześniej, weryfikując rzeczywistość. Także jest to taki moment, żeby rzeczywiście z daleka od biur, od Warszawy usiąść i poważnie porozmawiać o przyszłości rynku kapitałowego w Polsce. Według mnie konferencje są tego typu są bardzo owocne, dlatego że organizowane są one przez środowisko praktyków Izby Domów Maklerskich, ale we współpracy z innymi interesariuszami, czyli administracją rządową, nadzorcami, regulatorem i nauką, przedstawicielami świata nauki. Ja jestem tego przykładem. Także myślę, że taka dyskusja między akademikami, praktykami, regulatorami, nadzorcą jest jak najbardziej wskazana dla określenia ewentualnych zagrożeń, szans, przyszłych kierunków rozwoju rynku. Sam pomysł konferencji, idea uważam za coś bardzo pożytecznego i potrzebnego. To znaczy musi istnieć takie forum wymiany doświadczeń, wymiany myśli, gdzie spotkają się różni przedstawiciele rynku finansowego, rynku kapitałowego i osoby zaangażowane w budowanie czy nadzór nad tym rynkiem, które wymienią ważne perspektywy instytucjonalne, ekonomiczne, społeczne, które będą kreowały jego rozwój. Konferencja jest świetna, zresztą jak co roku. Myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy się właśnie spotykali wszyscy, cały rynek i rozmawiali o problemach, żeby każdy jakby mógł powiedzieć o tym, jakie jest jego patrzenie na rynek, żebyśmy znali taki całokształt, żeby też można się spotkać właśnie z przedstawicielami regulatora, z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, z politykami, żeby porozmawiać o tym, co możemy razem wszyscy wspólnie zrobić, żeby po prostu ta branża w Polsce się rozwijała.
uważam, że jak najbardziej tego typu konferencje mają sens. Najlepiej świadczy o tym, że to jest bodajże 16. edycja w tym roku. Ja mam przyjemność uczestniczyć po raz pierwszy i wydaje mi się, że pozytywnym elementem przynajmniej tej debaty, w której uczestniczyłem, było to, że miała ona charakter spontanicznej rozmowy. Na wielu konferencjach paneliści mają przygotowane gotowe wystąpienia. Każdy przez kilka minut opowiada na temat przygotowanego wcześniej etapu i wtedy no, nie ma takiej bezpośredniej interakcji. Natomiast tutaj tak to było prowadzone, że tematy pojawiały się różne i płynne było przechodzenie z jednego na drugi etap. W związku z tym miało charakter żywy. Widać było, że uczestnicy żywo reagowali, co najlepiej świadczy o jakości tej debaty. Tematyka paneli jest zwykle zbieżna z takimi najważniejszymi sprawami, które toczą się na rynku kapitałowym w Polsce czy w Europie szerzej, bo również te trendy omawiamy, staramy się dyskutować co do skutków, jakie przyniosą dla polskiego rynku kapitałowego. W tym roku pojawił się temat Unii Rynków Kapitałowych. Zaledwie 18 lutego 2015 roku opublikowano Zieloną Księgę. Do dzisiaj mamy już 3 dokumenty, które mówią o tym, w jaki sposób zwiększyć finansowanie małych i średnich firm przez szeroko rozumiane instrumenty rynku kapitałowego, bo to nie jest tylko giełda, to są też instrumenty i wsparcie dla firm poprzez venture capital, crowdfunding. W związku z tym wszystko, co pozwoli finansować innowacje, bardziej ryzykowne biznesy, po to, żeby zapewnić wzrost gospodarczy krajom Unii Europejskiej. Cel tej konferencji był dosyć ważny, jeśli chodzi o ocenę naszych w tej chwili relacji zewnętrznych. To znaczy mamy Unię Rynków Kapitałowych, która jest takim tematem wiodącym dzisiejszego dnia. No i chodziło o to, żeby poszczególne środowiska mogły się wypowiedzieć i mogły spróbować odpowiedzieć na pytanie, ile jest szans, a ile zagrożeń, które płyną z tej inicjatywy. Z drugiej strony też mieliśmy szansę na to, żeby dokonać pewnego bilansu tego, co się wydarzyło w ostatnim okresie czasu i też spojrzeć w przyszłość. Takie konferencje jak ta jest potrzebna. Z drugiej strony myślę, że nie można być bardzo dużym optymistą i powiedzieć, że ona rozwiązuje większość problemów. Tak? I w poniedziałek obudzimy się w nowym świecie i wszyscy będą ten rynek kapitałowy wspierać. Natomiast fakt, że były tu reprezentowane praktycznie wszystkie strony zaangażowane w jakiś sposób w rynek kapitałowy, na pewno daje szansę na to, żeby przynajmniej część tych tez była przemyślana. Nie wiem, czy jest szansa na to, że one będą zrealizowane, ale tak naprawdę, gdyby założyć, że ta konferencja przyczynia się do tego, że będzie trochę mniej tego złego PR-u wokół giełdy, wokół rynku kapitałowego, to zaryzykowałbym twierdzenie, że było warto i warto takie konferencje robić i w nich uczestniczyć.